Wielu z nas nie wyobraża sobie w dzisiejszych czasach życia bez chleba. Nie wyobrażamy sobie życia bez kanapek. Kiedyś ten chleb był w miarę zdrowy. Dzisiaj niestety są zboża modyfikowane i to pieczywo niestety, ale nie jest zdrowe. My znaleźliśmy sposób na to, żeby robić zdrowe kanapki z ciasta, z mąki gryczanej, niepalonej. I teraz pokażemy, jak wykonać takie ciasto. To jest kasza gryczana. Kasza gryczana. Dziękuję. Kasza gryczana niepalona. Nalewamy wody. Mieszamy tylko woda, mąka z kaszy gryczanej. Jakby ci zabrakło tej kaszy, to powiedz, tej mąki z kaszy gryczanej, to ci doniosę, bo no namieniłam ostatnio strasznie dużo tej kaszy. Nie wiem, czy za dużo wody nie nalałem, ale zobaczmy. Okej, to ja ci przyniosę. Jak będziesz potrzebował, to powiedz. Używamy soli morskiej. Różowej, tak. Różowej soli morskiej, tak. I mieszamy. Pomóc ci w czymś? Chyba za dużo tej wody jednak dałem. Także jak możesz... Mamy już tutaj rurkę. Żeby dosypywać? Tak, dosyp. Tyle wody nalałeś, że ja nie wiem, czy nie będę musiała domielić tej kaszy. Nie, dobrze. No, wystarczy. Jest ok. Bo jak się doda jeszcze... Wystarczy? Tak, wystarczy. Ale wiesz, na przykład wiele osób mówi, że ja muszę dać dzieciom kanapki, muszę dać mężowi kanapki do pracy, tak? Poza tym dzieci lubią się porównywać z innymi. Widzą, że ktoś ma bułeczkę, że ktoś ma chlebek i co miałyby wtedy zabrać do szkoły na drugie śniadanie, prawda? Dokładnie tak. I teraz Małgosia zrobi tak zwany... Zaczyn z siemienia. Zaczyn z siemienia lnianego, który zwiąże to ciasto. Aha, czyli to będzie... Nie zaczyń, tylko wiązadło. Wiązadło, tak. Spoidło. Tego się daje porządnie. I to robimy z siemienia lnianego, zmielonego, z gorącą wodą. I tego musi być dużo, bo nie dajemy tutaj ani jajek, ani żadnego innego spoidła. I z tego powstaje taka dosyć kleista masa. To też trzeba dobrze rozmieszać. Ciasto powinno być troszeczkę, zaczyn do ciasta, tak? Zaczyn do ciasta się mówi, czy jak to? Ja bym powiedziała, że to jest podstawa ciasta, albo fundament tego ciasta. Fundament ciasta powinien być konsystencji tak troszeczkę gęstsze niż do ciasta do naleśników. My w ogóle uwielbiamy to, co wygląda jak naleśniki, bo to można w różny sposób nadziać. I to jest bardzo smaczne, a zwłaszcza te naleśniki z tej kaszy gryczanej. Naprawdę są rewelacyjne. Ostatnio pokazywaliśmy, że to może być spód do pizzy. Tak, dokładnie tak samo robi się spód do pizzy. Możemy na przykład nagrać 100 odcinków na temat wykorzystania placków z kaszy gryczanej niepalonej. I tak gotowe ciasto na gorące są patelnie z rozgrzanym olejem kokosowym. Ale olej kokosowy musi być specjalnie do smażenia. Rozróżnić olej kokosowy do smażenia, a do picia czy do spożywania na zimno można w ten sposób, że olej kokosowy do smażenia nie ma żadnego smaku, czyli ani zapachu. I zaczynamy smażenie. I tutaj mamy gotowy placek. Zobaczcie, jak wygląda. Jest zwarty, można go przerzucać w każdą stronę. Nie łamie się, nie kruszy się. I taki placek możemy pokroić i zrobić z niego kanapki. Dobrze, mamy gotowe placki, gotowy chleb na kanapki. I teraz bierzemy taki chlebek. Zobaczcie, że to jest taki chlebek, jak to kiedyś nasze babcie piekły na blasze
na piecu. On się nazywał, Małgosia, jak? Nazywał się podpłomyki. Zawsze to dzieci wyjadały szybko. Podpłomyki, tak. I to jest mniej więcej coś takiego. I tak pomyśleliśmy, że przekroimy go na ćwiartki. Tak? Czyli... Dzieci zawsze wyjadały podpłomyki, ale te placuszki też się chce wyjadać, bo one są takie pyszne. I tak notabene ten pierwszy placek, który zrobiliśmy, zaraz wam pokażę, jak on wygląda. On wygląda tak. Ponieważ my go zjedliśmy po prostu. Dobrze. I mamy teraz przekrojone na ćwiartki i z tego wyjdą tak naprawdę dwie kanapki. No i normalnie tak jak chleb, tradycyjnie, możemy posmarować to masłem. Ale co powiedzą na to dzieci, bo przecież dzieci się nieustannie porównują i widzą, że inni noszą bułeczki, a one muszą nosić taki dziwny chleb. Ale to jest taki sam chleb. Czym się ten chleb będzie różnił od chleba tradycyjnego, czyli takiego sklepowego? Praktycznie niczym. Poza tym, że on będzie trójkątny, ale oczywiście możemy go pokroić w takie kanapki prostokątne, kwadratowe, tak jak jest chleb. No i dajemy oczywiście pomidorka. Ale dzieci inne mogą na przykład zazdrościć naszym dzieciom, że mają taki niezwykły chlebek, mogą. Który jest pyszny. Mogą, jak najbardziej, on jest pyszny. Pomidorka, cebulkę, możemy dać trochę oliwek. A jak ktoś lubi mięsko, to na przykład może dać jakąś wędlinę? Może dać wędlinę, natomiast pamiętajmy o rozdzielności żywieniowej. Czyli żeby nie łączyć węglowodanów z białkami. A tutaj mamy już węglowodany, tak? Sama kanapka jest węglowodanem. Więc my preferujemy rozdzielność żywieniową. I teraz daliśmy tam oliwki, pomidorka, pietruszkę. I to jest piękna kanapka. Możemy zrobić mniejsze te kanapki, możemy to podzielić jeszcze na mniejsze. To już jest do woli. A co damy do środka, to już od was zależy. Ale ta kanapka wygląda naprawdę apetycznie. No jest, faktycznie jest duża. Można to podzielić jeszcze na pół. Ale zostawić ci na śniadanie czy do pracy? No oczywiście, ja chcę, żebyś ty mnie jutro zapakował do pracy, żebyś zrobił mi takie pyszne kanapki. To następną ci zrobię, a tą zjem. Smacznego. Naprawdę jest dobra. Róbcie takie kanapki.